Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii FIFA Carne Challenge. Tym razem bawimy się oczywiście FIFA 19, mecz Champions League, Tottenham, Barcelona. Od razu przepraszam za mój głos i w ogóle, że będę pociągał nosem, ale jestem chory, także no nie czuję się zbyt dobrze, ale chciałem wam nagrać taki odcinek. Aż mi tu mikrofon gdzieś poleciał. Dobra. Bawimy się meczem z Ligi Mistrzów, tak jak powiedziałem wcześniej, Tottenham, Barcelona. Będę grał oczywiście Barceloną. Pozdrowienia tutaj dla kibiców Tottenhamu i Barcelony. No i standardowo tym razem będę bawił się tutaj saszetkami z Ligi Mistrzów, oczywiście od Topsa 18-19. No i żeby jeszcze tutaj przypomnieć zasady, jeżeli strzelę karnego, saszetka dla mnie, jeżeli obronię bądź przeciwnik nie strzeli, dwie saszetki dla mnie, a jeżeli przeciwnik obroni bądź ja nie strzelę, tracę saszetkę, a jeżeli ogólnie wygram karne, dostaję gratisowo jeszcze jedną saszetkę i zobaczymy, ile mi się uda wygrać w tym odcinku. No jak widzicie, mamy tu wynik 1-1, przechodzimy oczywiście w karne, jeszcze tutaj w tej FIFA 19 karnymi się nie bawiłem. Jak widzicie, pierwszy będzie strzelał Suarez, Vidal, Messi jako trzeci, Dembele, a tutaj w Tottenhamie Harry Kane, Lamela, Dier i tak dalej, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. To jest pierwszy odcinek, będzie to sezon drugi, karne challenge, oczywiście tym razem z FIFA 19. Dobra, zaczynamy, no i zobaczymy, jak mi pójdzie. Pierwszy strzela Harry Kane. No i zobaczymy, czy uda mi się obronić. Bramkarz się nawet nie rzucił. A, mam tu pokazane, o co chodzi. Dobra. Suarez jako pierwszy, czy Suarez strzeli? Mamy saszetkę i jedna saszetka dla mnie. Teraz Lamela, czy Ter Stegen, gdzie on będzie strzelał? No niestety nie wyczułem gościa. Vidal. Czy Vidal to strzeli? Może strzelimy w ten sam róg? Jest brameczka. Mamy saszetkę drugą. Przydałoby się coś obronić. Dier. Gdzie on będzie strzelał? Ależ ten bramkarz mi tu szaleje. I pięknie! Dwie saszetki dla mnie. Tu jest jedna i druga. I teraz uwaga. Leo Messi. Czy Messi to strzeli? Trochę słaby strzał, ale może to wpadnie. No niestety. Messi nie strzela i tracę jedną saszetkę. Ali czy Ter Stegen? Będzie chyba strzelał w tą stronę. Ależ pięknie bramkarz to obronił. Dwie saszetki dla mnie. Dembele. Czy Dembele to strzeli? Tak, mamy saszetkę kolejną. No i uwaga. Jeżeli teraz to obronię, to będzie koniec. O, tam kibic za głowę się aż złapał. Ter Stegen czy Eriksen? Będzie chyba strzelał tutaj, bo się patrzy. Dwie saszetki dla mnie, bo obroniłem i jedna saszetka, bo wygrałem, czyli no sporo będzie tych saszetek w tym odcinku. No i pięknie, pierwszy odcinek z FIFA 19 Carne Challenge i już wygrywam. Mam nadzieję, że kibice Barcelony tutaj się cieszą, ależ tutaj ładna obrona, ale było widać, gdzie będzie strzelał, bo patrzył się cały czas w lewo. No i tutaj możecie zobaczyć, jak Ter Stegen pięknie obronił, ależ mnie męczy ten Katar masakrycznie, więc ja tutaj szybko przechodzę do dalszej części tego filmu i kładę się kurować, więc dobra, to już sobie pominiemy, no i zostawimy tutaj, niech będzie tak jak jest, no i ja teraz wam się troszeczkę powiększę, no i słuchajcie, tych saszetek jest sporo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. 9 saszetek, słuchajcie. 9 saszetek, więc będzie co trafiać. Zobaczymy, czy coś fajnego wpadnie. Boksik na bok. No i lecimy z pierwszą saszetką. Zobaczymy, czy coś ciekawego wpadnie. No ja się cieszę, że udało mi się wygrać pierwsze karne. Oczywiście kodzik dla mnie. Tu mamy pierwszą bazóweczkę. Mam nadzieję, że dobrze widać, bo jakoś coś z tym oświetleniem dzisiaj coś kiepsko. Mamy tutaj kolejną. I tak pewnie podejrzewam, że interesują was karty najbardziej specjalne. Ale będę tu pokazywał wam też bazóweczki. I pierwsza karta specjalna jest to... jest to Goal Machine Kramaric.
Proszę bardzo, mamy tu pierwszą kartę specjalną. Ale masakrycznie się czuję, no kurczę. Dobra, lecimy z drugą. No, już widzę, że będzie ktoś z Realu Madryt. Zaraz zobaczymy, kto to będzie. No i zaczynamy. Pierwsza bazóweczka. Kagawa. Dobra, lecimy. Jestem ciekawy, kto tam będzie z Realu Madryt. I uwaga, jest to... Kroos. Toni Kroos. Karta Winner. Nie wiem, czemu tak dziwnie trochę widać. Mam nadzieję, że dobrze. Winners. Karta Realu Madryt. Toni Kroos. Ok, przechodzimy do trzeciej saszetki. Ok, kolik na bok. No i lecimy. Na początek oczywiście tutaj był Shai. Zobaczymy, czy jeszcze coś fajnego wpadnie. Juan Fran. Trochę mi dziwnie tak czytać, bo widzę to z drugiej strony jakby. I kartą specjalną, słuchajcie, jest to karta Speaking z Bruges. Dobra. Kolejna już, czwarta. Ale fajne karne, takie to karne ja lubię. Oczywiście wiadomo, że w prawdziwym meczu karnych nie będzie, bo to są oczywiście jeszcze mecze grupowe. Dobra, widzę, że ktoś będzie tutaj z Juventusu na samym końcu. Ale tu jeszcze mamy AS Monaco, Laporte, Soler, Pedro, leci Coutinho i słuchajcie, mamy Man of the Match Kan z Manchesteru, Boże, co ja mówię, z Juventusu, przepraszam, ale gdzie ja się tak załatwiłem. Ok, lecimy z kolejną saszetką. Tutaj będzie ktoś z Schalke, tu będzie ktoś z Schalke, ale oczywiście na początek jeszcze bazóweczki. Ja wszystkich bazówek jeszcze nie widziałem. Możecie napisać w komentarzu, jak wam tam idzie zbieranie tej edycji. O, będą chyba dwie karty specjalne. Jest Goal Machine. Pierwsza karta specjalna, Goal Machine. I druga jest to Man of the Match. Man of the Match. Fajnie by było trafić Cristiano Ronaldo. Kolejna. O, będzie ktoś z Barcelony. Zobaczymy, kto to będzie. Kozik na bok. Liverpool. Pozdrowienia również dla kibiców Liverpoolu. Tu mamy Freda. I będzie teraz Umtiti. Słuchajcie, Umtiti z Barcelony. Hummels. I kolejna karta. O, wow! Man of the Match! Messi! Pięknie! Leo Messi, Man of the Match. No ładnie. Będę chyba kichał, ale kurde, jak ja nie cierpię być chory. Wybaczcie, ale muszę. Niestety. Masakra. Ok. Kodzik na bok. O, przepraszam. Mamy tutaj kartę Forward Duo z FC Porto. Dalej mamy Godina. Wasal, o Boże, sorry, nie przeczytam. Możecie mnie poprawić w komentarzu i napisać. Będą chyba tutaj dwie karty specjalne. Pierwsza karta Speaking Pulisic z Borussii Dortmund. I już wiem, że tu będzie kolejna karta Goalkeeper. Wow, Klub 100, Ederson, Manchester City. Aż mi karta poleciała gdzieś tam na bok. Ok, zostały mi dwie saszetki. No, jestem bardzo zadowolony z tego unboxingu. Wpadł Leo Messi i jeszcze wpadła karta Klub 100. Więc jest bardzo, bardzo fajnie. Mamy pierwszą kartę Defensive Duo z Romy. Hubner na mazóweczce. Dalej leci David Silva z Manchesteru City. Pereira, Porto, Sandro i Mané, Speed King, Mané. Ostatnia saszetka, słuchajcie, została i zobaczymy, co tutaj będzie.
I jeżeli oczywiście podoba Wam się ta seria i chcecie, żebym ją kontynuował, łapeczka w górę. Jeżeli ktoś jest nowy, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Tu mamy Edersona jeszcze na bazówce. Już nie daję rady, powiem Wam szczerze. Jas, Olympique Lyon. Jeszcze jest Kurzawa. I kolejna, ostatnia karta specjalna. Goal Machine Dzeko z Romy. No i słuchajcie, to by było na tyle. Najlepszymi kartami w tym unboxingu był to oczywiście Man of the Match Leo Messi i karta Club 100 Ederson z Manchesteru City. Okej, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i widzimy się w kolejnych, a ja idę się dalej kurować, bo już nie daję rady. Także trzymajcie się, pozdrawiam Was i pa pa!